Miłość jest dobrotliwa. Pierwszy list do Koryntian 13:4. Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Boga Zbawiciela naszego, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. List do Tytusa, 3:4-5. Miłość jest dobrotliwa. Jeśli cechą cierpliwości jest to, że jest cicha i potrafi czekać, to cechą dobroci jest czyn i dawanie. Obie te rzeczy są konieczne. Bycie cierpliwym oznacza, że jesteśmy w stanie znosić wady innych. Bycie dobrotliwym oznacza, że będziemy im pomagać. Nie chodzi o wielkie uczucia, ale o czynną hojność. Nie wystarczy jedynie dobrze życzyć swoim towarzyszom, ale prawdziwa miłość jest aktywna i dokłada starań, by się im dobrze wiodło. Chrześcijańską dobroć, jak i wszystkie inne przymioty miłości, okazujemy najpierw w naszym domostwie i rodzinie. Każdy jest gotowy pomóc drugiemu i, jeśli to konieczne, odłożyć własne interesy na bok. Dobroć powinniśmy też okazywać wobec przyjaciół, sąsiadów, kolegów pracy i koniec końców wobec wszystkich ludzi. Gdy Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że powinni miłować swoich nieprzyjaciół, to nie jedynie z intencją, by źle o nich nie myśleli, ale by również okazywali im dobroć. A temu, kto chce się z Tobą procesować i zabrać Ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by Cię przymuszał, byś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Ewangelia Mateusza, 5:40-41. Ktoś powiedział: dobroć to miłość, która brudzi sobie ręce. Jeśli chcemy się nauczyć, jak działa prawdziwa dobroć, spójrzmy na Boga. On nam, ludziom, okazał dobroć i miłość. Mimo tego, że zgrzeszyliśmy i przez to staliśmy się Jego wrogami, za takich ludzi Bóg ofiarował swojego Syna. Cóż za dobroć! Miłość jest dobrotliwa. Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. List do Tytusa, 3:4-5.